Szanowni Państwo, zadanie pod nazwą budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bukowskiej, 3 Maja, księdza Czesława Tuszyńskiego, plac Anny wraz z przebudową i rozbudową ulicy 3 Maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wielkopolskim zostało zrealizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz środków własnych gmin wspartych z budżetu powiatu grodzickiego. Celem programu było wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, a także wsparcia tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami dotacji z budżetu państwa wynosi 50%, nie więcej jednak niż 3 miliony. W edycji 2010-2011 kwota do rozdysponowania we wszystkich województwach była taka sama i wynosiła 79 490 000 zł z założeniem proporcjonalnego podziału pomiędzy gminy i powiaty. W ramach naboru przeprowadzonego w 2010 roku w województwie wielkopolskim złożono ogółem 122 wnioski o dofinansowanie, z czego powiaty złożyły 49, a gminy 73 wnioski. Ogólna wnioskowana kwota dotacji wynikająca ze złożonych wniosków wynosi 171 169,6 tysięcy zł, co ponad dwukrotnie przewyższa pulę środków będących w dyspozycji województwa. Dostępny limit środków pozwolił na objęcie dofinansowaniem 40 projektów, w tym 16 złożonych przez powiaty i 24 przez gminy. Wniosek spełniający kryteria formalne oceniany był według każdego z trzech merytorycznych obszarów oceny: wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa, współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego. Oceny na poziomie województwa dokonała powołana przez wojewodę komisja. Gmina Grodzic Wielkopolski złożyła wniosek o dofinansowanie w dniu 30 września 2010 roku. Projekt wykonała projektowa Grzegorza Nowackiego z Poznania. Ze względu na natężenie ruchu oraz częstą wypadkowość i kolizyjność w miejscu skrzyżowania ulicy Bukowskiej, księdza Czesława Tuszyńskiego, placu Anny i 3 Maja zaplanowano najbezpieczniejsze rozwiązanie komunikacyjne, jakim jest rondo. Wartość zadania według kosztorysu wraz z prowadzeniem nadzoru inwentarskiego wyniosła 3 243 700 zł. W dniu 22 lutego ogłoszono przetarg. Otwarcie nastąpiło 9 marca. W postępowaniu wzięło udział dwóch wykonawców. W wyniku oceny wybrano ofertę konsorcjum Solfater z Grodziska Wielkopolskiego i PRDM z Świętna za kwotę 3 215 173 zł i 78 groszy. Partnerem przy realizacji zadania był powiat grodziski, z którym gmina Grodzic Wielkopolski zawarła porozumienie o partnerstwie w dniu 29 września 2010 roku. By móc realizację, konieczne było przyjęcie trzech ulic powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych. Stosownymi uchwałami w miesiącu sierpniu i wrześniu 2010 roku gmina przyjęła ulicę Żwirki i Wigury 3 Maja oraz księdza Czesława Tuszyńskiego. Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwałą budżetową z dnia 13 stycznia 2011 roku zabezpieczyła środki na realizację zadania, zaś Rada Powiatu Grodziskiego przyznała pomoc finansową w wysokości 500 tysięcy, podejmując przedmiotową uchwałę. W dniu 26 kwietnia 2011 roku burmistrz Grodziska Wielkopolskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu z wojewodą wielkopolskim. Montaż finansowy prezentował się następująco. Budżet państwa 1 621 800 zł, budżet gminy Grodzic Wielkopolskich 1 121 900 zł, budżet powiatu grodziskiego 500 000. Projekt zakładał przebudowę z rozbudową fragmentu ulicy 3 Maja z ujednoliceniem szerokości jej nawierzchni wraz z wykonaniem nowych elementów drogowych takich jak rondo na skrzyżowaniu z ulicą Bukowską, księdza Czesława Tuszyńskiego, placem Anny oraz miejsc postojowych dla autobusów i samochodów osobowych. Inwestycja zasięgiem swym objęła także 80 metrów ulicy Żwirki i Wigury.
Podsumowując, w ramach realizacji inwestycji powstało rondo o średnicy 24 metry z 4 wlotami. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano wygrodzenia, bezpieczne przejścia dla pieszych. Na dojeździe do ronda z kierunku każdej ulicy zaprojektowano azyle rozgraniczające kierunki jazdy oraz oznakowanie pionowe i poziome. 12 miejsc parkingowych, 2 zatoki autobusowe. Pobudowano odcinek kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy 3 Maja. 30 latarni stylowych, 8 latarni, które podświetlają 4 przejścia dla pieszych. Usunięto kolizję energetyczną w rejonie ronda ulicy 3 Maja. Przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną w obrębie ronda i w rejonie ulicy Żwirki i Wigury. Cała droga otrzymała nawierzchnię bitumiczną. Wykonano nowe chodniki w rejonie ronda oraz po jednej stronie wzdłuż ulicy 3 Maja i Żwirki i Wigury, które stanowi dojście do zatoki autobusowej, włączone w istniejący układ komunikacyjny. Podczas realizacji konieczne było przeniesienie figury Matki Bożej bliżej kościoła poklasztornego, na co gmina uzyskała przyzwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Była to doskonała okazja, by odrestaurować bardzo już zniszczoną figurę. Podczas demontażu figury natrafiono na nie lada odkrycie. Znaleziono akt erekcyjny z 30 września 1949 roku. Z aktu dowiadujemy się, że figura ucierpiała w wyniku działań wojennych w roku 1940. Siłami mieszkańców i lokalnych artystów odrestaurowano ją 10 lat później. W nowo powstałym postumencie, na którym stanęła odnowiona figura, umieszczony został akt erekcyjny świadczący o dokonanych pracach. W złożonej tubie znalazły się herb miasta, proporczyk, bilion od 1 grosza do 5 zł, zdjęcia miasta, znaczek PINS. Złożenie aktu dokonali wspólnie burmistrz Henryk Szymański wraz z Janem Brudło w obecności przedstawicieli władz samorządowych oraz księdza dziekana Marka Sobkowiaka. Realizacja inwestycji przebiegała bardzo sprawnie, jednak nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o odkryciach archeologicznych podczas wykonywanych prac ziemnych w pobliżu wejścia do kościoła pobernardyńskiego, które nieznacznie opóźniły ich realizację. W rejonie ronda odkryto ponad 50 pochówków oraz kilka obiektów nagrobkowych. Odkrycia te pozwalają sądzić, że na obszarze miasta istniało niegdyś osadnictwo. Podobne znaleziska odkryto w pobliżu ulicy Żwirki i Wigury. Tutaj archeolodzy natrafili na pochówki na obrzeżach istniejącego tu niegdyś cmentarza żydowskiego. O fakcie tym powiadomiono Komisję Rabiniczą do spraw cmentarzy w Warszawie. W miesiącu wrześniu do Grodziska Wielkopolskiego przybył przedstawiciel komisji, który nadzorował przebieg prac związanych z przesunięciem zatoki autobusowej, tak by prace inwestycyjne mogły być kontynuowane. Mimo że inwestycja prowadzona była właściwie w jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w mieście, to dobra jego organizacja spowodowała, że zarówno mieszkańcy, jak i goście przyjeżdżający przez miasto nie narzekali na utrudnienia. W miesiącu czerwcu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz klienci starostwa powiatowego funkcjonowali bez większych przeszkód. W miesiącach wakacyjnych prace odbywały się na długości całej inwestycji, by na przełomie września i października umożliwić mieszkańcom naszej gminy sprawny dostęp do pracy i szkół. Dużą cierpliwość i wyrozumiałość wykazały instytucje i zakłady pracy leżące w rejonie budowanego ronda. Co za tym idzie, w tym miejscu jeszcze raz dziękujemy. 14 października miał miejsce rzeczowy odbiór zadania, a dziś nastąpiło jego uroczyste otwarcie. Szanowni Państwo, w ostatnich latach statystyki związane z bezpieczeństwem na polskich drogach stają się coraz bardziej optymistyczne. Na drogach ginie coraz mniej ludzi, maleje także ilość wypadków i kolizji drogowych. Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wpływają różne czynniki. Są nimi coraz bardziej świadomi kierowcy, ich zachowanie i poszanowanie prawa oraz innych użytkowników dróg, samochody, które są coraz nowsze i coraz bardziej bezpieczne, a także drogi, które buduje się i modernizuje w naszym kraju. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w infrastrukturę drogową i wykorzystywanie wszelkich możliwości na pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację. Dziękuję za uwagę.